Stoimy właśnie przed portretem namalowanym przez Bacciarellego, a osobą portretowaną jest sama siostra króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Izabela Branicka. Pozuje w pięknej białej sukni zdobionej zielonymi kokardami. Te kokardy na gorsie ułożone są w tak zwaną drabinkę. Podobna zielona kokarda stroi jej szyję. I taka ozdoba szyi nazywana była kolaretą. Suknia jest w kolorze białym, co wiele osób odbiera jako suknię balową, suknię wręcz ślubną. A jest to, proszę sobie wyobrazić, suknia śniadaniowa. Suknia, w której ta kobieta nie mogła wyjść z domu. Ona mogła ją założyć tylko w obecności najbliższych. A co powodowało, że ta suknia jest negliżem? Uważano, że kobieta w taki sposób ubrana nie jest ubrana do końca, ponieważ suknia nie ma rogówki, czyli tego rusztowania pozwalającego na oddalenie od nóg, od kształtu nóg spódnicy. Ozdobą kobiecej sukni często były bukieciki świeżych kwiatów, nieodzowne naprawdę już w trakcie bali. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Ludzie niestety nie prali tych przepięknych toalet tak często jak my dzisiaj naszych t-shirtów. No i trzeba było się ratować jakimś świeżym zapachem, na przykład właśnie kwiatów.